sama Michelle Obama. Co powiecie na filmowy przebój Phila Collinsa teraz? Przypomniałem sobie ostatnio, że przecież wujek Phil grał w paru filmach, ale nie możemy skojarzyć z żadną z taką dużą rolą filmową. Jakieś 4 lata temu wydał te płyty, no ale przede wszystkim Phil Collins to są lata 80. i solowe, czy też późniejszy powrót na chwilę do Genesis na początku lat 90. Gramy przecież w Jesus He Knows Me. A teraz zagram wam Two Hearts i to z filmu właśnie, to akurat pamiętałem bardzo dobrze, że to filmowa piosenka, chociażby po układce singla winylowego, który kupiłem w komisie za... Phila Collinsa. Zadzwońcie, znajdźcie to w internecie. 321 321 317. Miesiąc bez Phila Collinsa, miesiącem straconym.